I proszę Państwa, kolejny punkt naszych obrad dotyczy projektu uchwały w trybie dwóch czytań. To chodzi o zmianę uchwały nr 84/110/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 38/370/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 1995 w sprawie powołania Agencji Rozwoju Miasta Spółki Akcyjnej, powierzenie Agencji Rozwoju Miasta S.A. realizacji i zarządzania halą widowiskowo-sportową Czyżyny w Krakowie, wniesienia akcji Agencji Rozwoju Miasta S.A. do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., wniesienie wkładów niepieniężnych i pieniężnych na realizację i zarządzanie halą widowiskową sportową Czyżyny. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1434, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Trębecka, tak? Bardzo proszę. Proszę Państwa Radnych jeszcze o chwilę uwagi, mobilizacji. Zostały nam dwa punkty, potem będzie przerwa i będziemy mieli blok głosowań. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt dotyczy zmiany uchwały Rady Miasta 4 listopada 2009 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Agencji Rozwoju Miasta, powierzenia Agencji Realizacji Zarządzania Halą Widowiskowo-Sportową Czyżyny, wniesienia akcji Agencji Rozwoju Miasta do Krakowskiego Holdingu. Projekt zmiany dotyczy paragrafu 5, gdzie w ustępie pierwszym dokonuje się zmiany w taki sposób, że otrzymuje brzmienie, że wysokość wkładu pieniężnego gminy na podwyższenie kapitału w KHK z przeznaczeniem na dokapitalizowanie ARM ustala się w kwocie 517 800 i jednocześnie przekazanie wkładów następuje w następujący sposób. 1 milion w 2009 roku, 3 miliony 200 w 2011, 5 milionów 300 w 2012, 33 miliony 800 w 2013, 40 milionów w 2014, 43 miliony 400 w 2015, 39 milionów 700 w 2016, 39 milionów w 2017, 37 600 w 2018, 36 200 w 2019, 34 800 w 2020, 33 400 w 2021, 31 900 w 2022, 30 500 w 2023, 29 100 w 2024, 27 700 w 2025, 26 300 w 2026 i 24 900 w 2027. Jeżeli chodzi o zmianę, to powyższa zmiana polega na tym, że kwota dofinansowania ulega zwiększeniu o 45 milionów 400. Uzasadnieniem zwiększenia dokapitalizowania jest konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu zapewniające podstawowe jego wyposażenie oraz organizację imprez przy zwiększonej liczbie widzów. W związku z tym powstała konieczność poczynienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych, które dotychczas nie były objęte realizowanym kontraktem na prace budowlano-montażowe. Jeśli chodzi o dodatkowe nakłady, to należą do nich między innymi zwiększenie nośności dachu, rejestrowanie imprez masowych, wykonywanie riggingu, czyli specjalnej konstrukcji systemu podwieszanych do zadaszenia kratownic elementów pośrednich, wykonanie listwowej elewacji w systemie LED oraz dodatkowe zabezpieczenie konstrukcji zgodnie z nowymi przepisami przeciwpożarowymi. Źródłem finansowania dodatkowych nakładów będzie kredyt inwestycyjny, który Agencja Rozwoju będzie spłacać w latach 2014-2027. W celu zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z ostatkami niezbędne jest dokapitalizowanie spółki. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę, pan prezydent Tadeusz Chmiel chciał uzupełnić jako wnioskodawca. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przepraszam, ale dzisiaj tempo rady jest tak duże, że dopiero zorientowałem się. Ale zdążył pan prezydent, więc bardzo podglądzie. Proszę. Oczywiście to wszystko, co podane zostało w uzasadnieniu przez panią dyrektor Trębecką, jest właściwe i prawdziwe, natomiast ja chciałbym dodać
informację o pewnych okolicznościach, które spowodowały, że jesteśmy w sytuacji, która wymusza na nas konieczność unowocześnienia tej hali. Chciałem przypomnieć Państwu, że hala była projektowana w 2008 roku, że budowę rozpoczęliśmy w roku 2011 i podjęte wówczas działania marketingowe i badania rynku zarówno europejskiego, jak i rynku krajowego potwierdziły, że jest potrzeba dokonania pewnych zmian, a właściwie uzupełnień, proszę, które by stanowiły o tym, że hala jest... Proszę o zachowanie. Że hala stanie się konkurencyjną zarówno na rynku europejskim, jak i krajowym, jak i również będzie halą atrakcyjną dla tych, którzy po prostu będą z tej hali korzystać. Podjęliśmy wówczas pierwsze rozmowy z potencjalnymi partnerami, a więc agencjami, agendami, dużymi korporacjami w sprawie wypełnienia terminarza i organizacji imprez w tej hali. Okazało się, że jest bardzo duże zainteresowanie tą halą, jednak przedstawiciele tych firm, agencji, z którym prowadziliśmy rozmowy, zwrócili uwagę, że aby ta hala była przedmiotem ich zainteresowania dla organizacji dużych imprez, przede wszystkim dużych imprez estradowych dla organizujących czy angażujących gwiazdy muzyki obecnych pokoleń, koniecznym jest dokonanie właśnie pewnych uzupełnień, które by stanowiły o możliwości wykorzystania tej hali i by ta hala była halą, której nie ma Polska. Dlatego też poza tym jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt sprawy. W kwietniu tego roku halę wizytowali eksperci zarządzający halą podobną w Mannheim w Niemczech. Wszyscy ci, którzy, o których wspomniałem wcześniej, jednomyślnie potwierdzają, że aby hala była atrakcyjna, przede wszystkim konkurencyjna na rynku europejskim i polskim, konieczne jest unowocześnienie tej hali w trakcie możliwie najkrótszym, w trakcie, który jeszcze, czy w zakresie, którym jeszcze umożliwia realizację cyklu budowlanego na obecnym etapie. I w związku z tym, tak jak już wspomniała pani dyrektor Trębecka, postanowiliśmy podjąć działania dla zmiany konstrukcji dachu, a właściwie wzmocnienia konstrukcji dachu, który polega na tym, że zwiększono nośność punktową zawieszenia różnych urządzeń, które są konieczne dla organizacji dużych imprez, z 6 do 60 ton. To jest główny element, który po prostu został, czy zostanie zastosowany w tej hali. Kolejna sprawa bardzo istotna dla organizacji dużych imprez to jest dostosowanie areny hali widowiskowo-sportowej dla przyjęcia 8 tysięcy osób na miejscach stojących. Do tej pory była możliwość ze względów głównie bezpieczeństwa przebywających na arenie tej hali projektowana na 3 tysiące osób. A więc takiej pojemności hali, organizując imprezy estradowe, nie ma żadna inna hala w Polsce. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną istotną rzecz. Otóż w roku 2011, a więc po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ukazały się nowe przepisy w zakresie organizacji imprez masowych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. I to również spowodowało, że musieliśmy podjąć działania, przeprojektowując, wyceniając, no i przygotowując do ewentualnego przetargu
ten zakres robót uzupełniających. I ostatnia sprawa, też determinująca możliwość funkcjonowania tej hali w odpowiednim standardach i odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, to jest dynamika zmian technologii w sektorze informatycznym. Proszę porównać okres 2008-2013, jak szybko technologia zmieniła cały szereg systemów informatycznych, systemów zabezpieczeń, systemów rejestracji, a więc całego sektora informatycznego. Chciałbym podkreślić na koniec i chciałbym prosić o chwilę uwagi, że spełnienie tych wymogów nie spowoduje konieczności modernizacji po oddaniu tej hali do użytku przez szereg lat i w związku z tym koszty, które ponieślibyśmy w najbliższym okresie czasu, będą znacznie niższe, gdybyśmy tę modernizację musieli przeprowadzać. Chcę powiedzieć również, że przeprowadzane zmiany na tym etapie budowy nie wymagają żadnych zmian w dotychczas zrealizowanych elementach tej hali, a więc nie ma tak zwanych prac straconych. Po trzecie, chciałbym powiedzieć, że zastosowanie nowych rozwiązań w systemach informatycznych to niższe koszty eksploatacji, a również ze względu na te inne elementy, o których powiedziałem, nośność dachu hali, większość powierzchni na arenie, gwarantuje większe dochody, a więc szybsze dojście do sytuacji, kiedy hala będzie się samo finansować. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę Państwa na jeden aspekt projektowanej uchwały. Otóż założeniem jest, że hala winna być oddana do użytku po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w kwietniu 2014 roku. W związku z tym podjęte już są pewne zobowiązania. Przeprowadzone są stosowne rozmowy. Zainteresowani klienci w najbliższych tygodniach będą wizytować tą halę. Również podpisana umowa na organizację Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, piłce siatkowej we wrześniu 2014 wymaga ogrania tej hali w czerwcu 2014. A więc podjęcie tej uchwały w najkrótszym możliwym czasie i stąd moja prośba do Pana Przewodniczącego i do Wysokiej Rady, ażeby po odbyciu dzisiaj pierwszego czytania w dniu 25 września odbyć drugie czytanie i przyjąć tą uchwałę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Panu Prezydentowi. Bardzo proszę, kto z Państwa, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby radnych zabrać głos? Pan Radny Pilch, bardzo proszę. Pan Przewodniczący, zapraszam na mównicę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja cieszę się, że idziemy w nowoczesność, że ta hala wybudowana będzie halą nową, a nie starą, nową halą starą. Bo rzeczywiście tempo w budownictwie i technologii jest bardzo, bardzo duże i zdaję sobie sprawę. Ja tylko mam i zdaję sobie sprawę z tego, że musimy, niestety musimy dofinansowywać tą halę, aby ją dokończyć. Natomiast ja mam tylko jedno pytanie, Panie Prezydent. W zasadzie dwa pytania. Pierwsze pytanie, kiedy Państwo rozpoczęliście procedurę przeprojektowywania, uważam, że powinna o tym wiedzieć Szanowna Rada, że w związku z prowadzeniem działalności takiej zwiększającej dociążenie, jeśli chodzi o dach, spowoduje to podwyższenie zapłaty czy podwyższenie kosztów. I tutaj tu mam troszeczkę taką uwagę, aby w przyszłości Rada Miasta Krakowa, zanim cokolwiek będzie robione, żebyśmy o tym wiedzieli, że powodowane są to przeprojektowania. Natomiast mam pytanie, Panie Prezydencie, i prosiłbym, czy to już
koniec, że to będą pieniądze ostateczne. Nie chciałbym, żebyśmy wrócili do stadionu Wisły, kiedy płacimy i płacić nie przestajemy. Chciałbym, żeby ta hala na tym etapie, przy tym kwotowaniu skończyła się, powiedzieć tak, 43 miliony 400. To spowoduje to, że ta hala będzie oddana i nie będziemy więcej prosić o wsparcia finansowego. Czy pan prezydent mógłby coś na ten temat powiedzieć? Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Pilchowi. Czy jeszcze państwa radnych, żeby będzie więcej pytań? Bardzo proszę, pan radny Kośmider. Panie prezydencie, proszę poczekać. Jak będzie może jeszcze jakieś pytanie, to pan kompleksowo odpowie. Zapraszam pana przewodniczącego na mównicę. Proszę uprzejmie. Dobrze. Zobaczyłem, pierwszy wzrokowo podniósł rękę. Znaczy tak, ja z jednej strony cieszę się, że w tej chwili hala sportowo-widowiskowa ma coraz więcej sojuszników. Pamiętam czas, kiedy znaczna część Rady uważała, że taka inwestycja nie jest potrzebna i torpedowała to. Wiem i pamiętam, jak w 2009 roku dyskutowaliśmy na temat hali i jako kluczową sprawę widzieliśmy budowę tej hali, ale jeszcze ważniejsze widzieliśmy takie zabezpieczenie funkcjonowania i przygotowanie, żeby ta hala miała w perspektywie zapewnione wykorzystanie i to wykorzystanie pozwalające na finansować co najmniej koszty bieżące, czyli to operacyjne finansowanie, a być może jakiś udział w spłacie kredytu. Po trzecie, zgodziliśmy się, wtedy byliśmy, nawet sam byłem współautorem tej poprawki, że będziemy budowali tą halę, ale kredyt będziemy mogli zaciągnąć wtedy, kiedy hala będzie miała w przetargu wybranego operatora. Okazało się, że jedynym wybranym operatorem stał się KB. Było to w 2009 czy 2010 roku i od tego czasu, i powód był dość prosty, to znaczy prawdopodobnie przy założeniach do tej hali popełniono grzech braku szerszego pytania, to znaczy grzech, wszystko wie, poczucie, że autorzy wszystko wiedzą. W efekcie, z tego co słyszę, co pan prezydent mówił, okazuje się, że hala bez tych zmian, o których dzisiaj była mowa, nie będzie mogła prawidłowo funkcjonować, w szczególności przy dużych, wielkich imprezach artystycznych, czy sportowych, czy wszelakich. I tu jakby widzę sytuację, w której z jednej strony po iluś tam latach, prawdopodobnie ta dyskusja co najmniej te 2-3 lata trwała, że konieczne są przeprogramowania funkcjonowania hali i w konsekwencji dodatkowe nakłady. Pytanie, dlaczego to tak długo trwało? Dlaczego dopiero już, znaczy tak, przychodzicie tak, państwo z tym pół roku przed końcem wybudowania tej hali? Hala ma być gotowa chyba w maju czy czerwcu przyszłego roku. No tak naprawdę mamy 8 czy 9 miesięcy, a przecież było wiadomo o tych rzeczach dużo wcześniej. Druga sprawa. Pamiętam tutaj, mam to gdzieś w stenogramie, że poprzedni prezes ARMU mówił, że do hali nie będziemy dokładać, że hala będzie samofinansująca się. Ja już wtedy kwestionowałem taką możliwość, ale też poprosiłem o dokładniejsze dane. Otrzymałem je w kwietniu chyba tego roku i z niej wynika, że miasto nie tylko, że będzie dofinansowywać kredyt, wzięło na siebie tak naprawdę spłatę kredytu, ale także w znacznej mierze i przez dobrych kilka lat będzie dofinansowywać stratę bieżącą. I teraz konsekwencje tych zmian, o których mówił pan prezydent, czyli zwiększenia nakładów, ta strata związana z amortyzacją będzie się pogłębiać. Stąd uprzejmie proszę odpowiedź na dwie podstawowe kwestie. Dlaczego dopiero teraz państwo z tym przychodzicie? Dlaczego z tą sprawą nie przyszło się odpowiednio wcześniej? Tak jest. Kiedy nie byłoby zagrożenia, że wybudowanie hali czy termin zakończenia wybudowania stoi pod znakiem zapytania? I druga kwestia, jakie jest zabezpieczenie obłożenia tej hali, wykorzystania tej hali po momencie jej otwarcia? Z danych, które mam z biznesplanu, wynika, że parametry, które państwo zaproponowali, i ekonomiczne, i czasowe, są na skraju możliwości tego typu obiektów. Obawiam się, że hala nie będzie w stanie na tych zasadach ekonomicznych funkcjonować. Po drugie, mam świadomość, że z racji tego, że wskazany jako jeden z operatorów jest KBF, a drugi ARM, część wynajmu będzie po jakichś cenach preferencyjnych.
Jak w związku z tym państwo zamierzacie domknąć wynik operacyjny ARMU? Jak zamierzacie spowodować, żeby nie było konieczności ponownego, większego niż wskazany tutaj w projekcie uchwały, dofinansowanie czy dokapitalizowanie ARM? Mam wrażenie, że ten biznesplan, który dostałem, który pewnie będzie przedmiotem naszej analizy i nie tylko, jest na tyle optymistyczny, że jest mała szansa jego realizacji. Jaka jest poza dokapitalizowaniem przez miasto ARM-u inny wariant wsparcia tej inwestycji? Nie chciałbym, żeby, i to już kończę, nie chciałbym, żeby hala sportowo-widowiskowa podzieliła los Stadionu Wisły, który stał się studnią bez dna, którym co roku, co parę miesięcy przychodzono z kolejnymi wnioskami o kolejne dofinansowanie. Chciałbym uzyskać informację, czy to jest ostateczne dofinansowanie, czy ostateczne zwiększenie nakładów na tą halę. Oczywiście nie chciałbym także, żeby ta hala podzieliła los Szkieletora, który jest pięknym pomnikiem niemocy w Krakowie. Tak też nie powinno być. Ale też nie chciałbym, żeby hala po zakończeniu inwestycji była miejscem, gdzie albo wiatr hula, albo stosuje się jakiś dumping, żeby uratować, co się da do uratowania, przy, że tak powiem, coraz głębszych stratach, żeby tu nie wyszedł kolejny wiceprezydent i powiedział, no musicie dofinansować, bo inaczej upadłość hali. Mówię, bo to są bardzo poważne pytania, ale mówimy o kwotach idących w setki milionów złotych. Kiedyś byliśmy w podobnej sytuacji przy Stadionie Wisły i nie chciałbym, żebyśmy nie umieli z tego wyciągnąć wniosków. To tyle, dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę bardzo, pan przewodniczący stawowy zgłoszony, a potem się przygotuje pan przewodniczący Hawranek. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Otóż od początku, odkąd była projektowana hala, jako radni Platformy, żeśmy wspierali jej budowę i systematycznie odrzucaliśmy poprawki innych klubów, które miały doprowadzić do wstrzymania tej budowy. My konsekwentnie uważamy, że hala jest potrzebna w Krakowie. Przy czym... Proszę? Bardzo proszę nie przeszkadzać. No, pan Józef nie zgłaszał poprawki, żeby tej budowy nie było. To panu przypomnę, jak on zapomniał. Ale od początku była mowa o tym, że to będzie najnowocześniejsza i największa. W tej chwili słyszymy, żeby hala była najnowocześniejsza, to musi trzeba dołożyć 45 milionów złotych. No i tu już zaczyna się pierwszy problem, dlatego że była mowa o tym, że do tej hali nie będziemy dokładać. Ona będzie wybudowana w kosztorysie, który jest zaprojektowany i to jest całość 100% finansowanie tej budowy. W 2009 roku przygotowana była uchwała o zabezpieczaniu przez gminę tej inwestycji. Jeszcze w 2010 roku przegłosowaliśmy uchwałę o zabezpieczeniu wierzytelności na nieruchomościach i to miały być wszystkie rzeczy, które były podejmowane w tej sprawie. Tymczasem się okazuje, że jeden z największych powodów do dumy, elewacja LED-owa nie nadaje się do niczego i trzeba wymienić na nowszą. Co będzie droższe? Nie bardzo rozumiem, bo wydaje mi się, że od 2008 roku wdrażanie i produkowanie LED-ów i systemów LED-owych raczej spada, jeśli chodzi o ceny, a nie rośnie. Dzisiaj żarówka LED-owa już jest niewiele droższa od halogenowej, a 4 czy 5 lat temu była 2-3-krotnie droższa. Więc nie bardzo rozumiem, skąd się bierze koszt tej zamiany. On powinien raczej być odwrotny, powinien być niższy niż był 5 lat temu. To po pierwsze. Po drugie, jeśli rozporządzenie MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych, tu jest dziennik ustaw, stoi na przeszkodzie otwarciu tej hali, no to ja pytam, jak to się stało, że w styczniu 2011 roku to rozporządzenie wchodzi w życie, a my o tym rozmawiamy we wrześniu 2013 roku. Minęło grubo ponad półtorej roku od tego czasu. Co więcej, to ministerstwo przestało istnieć w międzyczasie. Kolejna sprawa to jest kwestia jakby biznesplanu. Tutaj mój przedmówca mówił o biznesplanie, którego ja nie widziałem. Pamiętam biznesplany z końcówki zeszłej kadencji, w których przy ówczesnym kosztorysie była mowa o tym, żeby hala wychodziła na zero. Impreza musi odbywać się na 15 tysięcy osób co 5 dni, czyli 2 razy w tygodniu. Moje pytanie jest takie, czy ten cykl jest podtrzymany, czy on jest zagęszczony, na przykład 3 razy w tygodniu musi się odbywać. Oczywiście Madonna może śpiewać codziennie w Krakowie, może i przyjdzie 15 tysięcy ludzi, ale jak wiemy z historii, nie wszystkie koncerty są dochodowe.
Kolejna sprawa, to chciałbym, żeby pan prezydent nas zapoznał z kosztorysem, jaki jest obecnie, dlatego że to pytanie się rodzi takie, czy to jest pierwsza i ostatnia dopłata, którą musimy wykonać, czy to jest pierwsza z tych dopłat, które musimy wykonać. Przypomnę, że budowaliśmy stadion, który tu już był przywoływany, przebudowywaliśmy, do którego dołożyliśmy prawie 50% kwoty pierwotnie planowanej. Kolejna sprawa, ja oczywiście zgadzam się z argumentem, że logika budowy nakazuje, żeby w trakcie budowy przebudować dach, a nie, czy konstrukcję dachu, a nie później w gotowym obiekcie, bo tak jest oczywiście taniej i lepiej. Tylko że cięższy dach to inaczej zazbrojone fundamenty, ściany, różne belki, podciągi i nadciągi. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy to przewidziane na etapie... Nie? Nie tak? Jak jest cięższy dach, to nie trzeba większej siły. Bardzo proszę nie przerywać, może tak? W dyskusji pan odpowiedzieć, ale na razie... Dyrektor PIK jest budowlańcą, pewnie wie lepiej ode mnie, że jak jest cięższy dach, to nie trzeba przenieść tego ciężaru na ziemię. Ja o tym nie wiem. Moim zdaniem jest tak, że jeżeli coś jest cięższe, to wymaga innego zaprojektowania, przynajmniej przeniesienia większego ciężaru w dół. W związku z tym pytanie moje jest takie, czy to zostało przewidziane odpowiednio wcześniej. Kolejna sprawa to jest harmonogram prac. Pan prezydent mówił o planie na przyszły rok. Pamiętam komisję sportu, która odbyła się w zeszłym roku na obiekcie i tam była mowa o tym, że jest opóźnienie dwumiesięczne. Czy w związku z tym to opóźnienie zostało już nadrobione, czy ewentualnie jest i jak jeśli jest, to jak jest duże? No i kwestia fundamentalna, o którą rozbijała się sprawa zgody na budowę hali, to jest wyłonienie operatora innego niż operator miejski. KBF nie jest dla mnie operatorem tej hali, to jest jakieś rozwiązanie hybrydowe, zastępcze. Tak samo no trudno, żeby Agencja Rozwoju Miasta była zarządzającym halą. Dla mnie to są rozwiązania ułomne. Ja rozumiem, że poczucie wiedzy w armii jest wielkie, no ale nie zarządzała tego typu obiektem. Mowa była od początku o tym, że ma być zarządca, który zarządza halami na świecie, instytucja, która żyje z tego. Moje pytanie jest takie, czy będzie powrót do przetargów na wyłonienie zarządcy tego hali we wszystkich obszarach jej działalności. Proszę konkludować. Proszę? Proszę konkludować, piąta minuta. Tak, już kończę. Dwie ostatnie sprawy. Przy okazji przystąpienia do budowy hali było mówiącym, że to będzie również hala z funkcjami kongresowymi. Dzisiaj o tym się już nie mówi. Czy w związku z tym oznacza, że wycofano się z funkcji kongresowej na rzecz Kraków Expo, coś tam przy ulicy Centralnej, gdzie prywatny inwestor podejmuje działalność, czy to już tylko jest rzecz, która jest jakby jednym z elementów, o którym się dzisiaj już nie wspomina? No i chciałbym przypomnieć dwa najważniejsze pytania, harmonogramy i dopłaty. I panie przewodniczący, ja mam prośbę o dłuższy termin poprawek. No, wydaje się, że tutaj można iść panu prezydentowi Ćmielowi na rękę, ale żeby to był wtorek przed sesją, to jest bodajże 24 o 15, dobrze? Dzień przed sesją za dwa tygodnie. Dziękuję. Czy jeszcze z państwa radnych, pan radny Andrzej Hawranek był wcześniej, potem pan radny Wojtowicz. Potem jest przerwa 40 minut. Nic już zgłosił, także sądzę, że przed 16. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. To, że hala widowiskowa w Krakowie jest potrzebna, to tego negował najprawdopodobniej rozumny nikt nie będzie. To, że Platforma od początku wspierała tą budowę, stawiając również pewne warunki, to też jest faktem. Ale ja przypominam sobie taką sytuację sprzed paru miesięcy podczas jednej z komisji, która odbywała się na terenie budowy hali widowiskowej, gdzie sygnalizowane były problemy z projektem, które teraz rodzą konsekwencje finansowe i na pytanie bodajże moje, czy te problemy będą rodziły skutki finansowe w przyszłości, usłyszałem odpowiedź: nie zmieścimy się w posiadanych środkach. Minęło parę miesięcy, okazuje się, że to, co zostało powiedziane wtedy podczas tej wizyty, jest po prostu nieprawdą, czego efektem jest obecna uchwała. Pan prezydent zapewniał nas, że to będzie, przynajmniej ja tak zrozumiałem wypowiedź pana prezydenta, że to będzie ostatnie, powiedzmy, zwiększenie środków finansowych na tą halę. I teraz pytanie moje jest następujące. Jak mam wierzyć w zapewnienia pana prezydenta, jak parę miesięcy temu na podobnie zadane pytanie usłyszałem odpowiedź, że
że dodatkowych środków nie będzie potrzeba, mimo tego, że wymagane były pewne zmiany w projekcie, o których dzisiaj rozmawiamy. Szczerze mówiąc, nie mam żadnej pewności, że za parę miesięcy nie spotkamy się w tej sali, być może za paręnaście miesięcy i dowiemy się, że są potrzebne kolejne pieniądze w wysokości 100, może 10 milionów złotych, bo inaczej hala nie zostanie otwarta w terminie. Głosując nad ewentualnym projektem tej uchwały, jako radny chciałbym mieć pewność, że to są ostatnie pieniądze, krótko mówiąc, wkładane w halę po to, żeby ona zafunkcjonowała, a nie będziemy mieli do czynienia ze Stadionem Wisły 2. Z takim długim serialem Stadion Wisły 2. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, radny Wojtowicz. Pan przewodniczący również. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Może zacznę takimi trochę górnolotnymi słowami, ale ja powiem tak, że jestem dumny z tego, że dzisiejsze władze, zarówno pan prezydent, jak i Rada Miasta podjęły wyzwanie budowania hali widowiskowo-sportowej. Proszę państwa, ja od wielu lat, naprawdę od wielu lat, i myślę, że nie tylko ja, jestem mieszkańcem Krakowa, urodzonym w Krakowie, chcieliśmy, żeby taka hala funkcjonowała. Od wielu lat wszystkie kadencje władz zapewniały, że taka hala powstanie. Wreszcie mamy oto taką sytuację, że jesteśmy w przededniu zakończenia budowy tej hali i organizacji jednej z największej imprezy na świecie, czyli Mistrzostw Świata w siatkówce. Ja osobiście powtórzę to, jestem bardzo dumny z tego, że będziemy mieli taką halę. Wiadomo, że ona kosztuje i w samej realizacji, i potem także w utrzymaniu. W projekcie tej uchwały, która została przedstawiona Wysokiej Radzie, jest informacja o tym, że ten projekt był realizowany w latach 2007-2008. Więc mamy już 5 lat od czasu, kiedy właśnie była finalizacja tego projektu, a wcześniej jeszcze przecież i uzgodnienia i wszystkie rzeczy. Przez te 5 lat technologia tak szybko postępuje, że także i tutaj następują pewnego rodzaju zmiany i nie ma się temu co dziwić. Dodatkowo były przewidywane inne rozwiązania tej hali sportowej. Teraz są inne i te w sumie nieduże koszty, które trzeba ponieść, żeby ta hala potem była dobrze utrzymywana, żeby po prostu jej finansowanie z budżetu miasta było jak najmniejsze, była zrealizowana według tych najnowszych technologii, trzeba było ponieść te koszty dodatkowe. Oczywiście uważam, że trzeba to zrobić. Dokładnie pan prezydent wypisał, jakie to są rzeczy i można jasno w tej uchwale w uzasadnieniu przeczytać, czego dotyczą. Pytania moich koleżanek i kolegów są zasadne, czy to będą ostateczne koszty. Wydaje mi się, że na to pan prezydent śmiel odpowie nam, ale skoro jesteśmy naprawdę kilka miesięcy przed zakończeniem budowy, to można oczekiwać, że to są te ostateczne koszty. Czyli w tym podsumowaniu tej części uważam, że nowe technologie, nowe rozwiązania wymagają i zmiany, żeby dostosować to do nowych przepisów i do nowych rozwiązań, tak aby tych firm czy tych rozwiązań kulturalnych, sportowych było jak najwięcej, czyli żebyśmy mieli jak najwięcej tych widowisk, to żeby była ta hala jak najlepszą halą w kategoriach technologicznych w Polsce i w Europie. I wreszcie padały pytania, że trzeba doprowadzić do tego, żeby był wyłoniony profesjonalny zarządca. Po pierwsze, z tego co gdzieś tam rozmawiałem ze znajomymi i szukałem w internecie, to bardzo rzadko zdarza się, żeby w Europie czy na świecie tego typu hale utrzymywały się całkowicie tylko i wyłącznie z zewnętrznych przychodów. Najczęściej przy halach widowiskowo-sportowych jest część kosztów pokrywana przez budżet danego miasta. Czy w Krakowie to się uda, żeby było całkowicie pokrywane przez imprezy sportowe czy kulturalne? To zobaczymy w przyszłych latach. Na pewno na początku to się nie uda. Wreszcie można dzisiaj powiedzieć także o pewnej propozycji, kto powinien zarządzać tą halą. No dzisiaj jest propozycja, żeby ARM w połączeniu z ZIS-em i z KBF-em, czyli KBF imprezy kulturalne, ZIS z imprezy sportowe, zarządcą byłby ARM. Natomiast wielokrotnie tutaj z tej mównicy wiele osób mówiło o tak zwanych spółkach celowych. Moja propozycja jest taka,
aby po budowaniu hali, a może jeszcze dzisiaj, zastanowić się nad stworzeniem spółki celowej do zarządzania właśnie tą halą. I taka propozycja pada dzisiaj z moich ust. Można byłoby selekcjonować profesjonalnych ludzi do zarządzania, a ich zarobki byłyby uzależnione od tego, w jaki sposób byłyby przychody i koszty generowane. No i mielibyśmy właśnie to, czego oczekiwaliśmy od wielu, wielu miesięcy, że Kraków, że tak powiem, w porównaniu z innymi miastami, odstaje w tej ilości spółek celowych. A mamy w tym momencie taką możliwość, żeby taką spółkę powołać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Wojtowiczowi. Zgłasza się jeszcze po raz drugi pan radny Pil. A jeszcze radny Pietrus, bardzo proszę. Panie radny, jest pan proszony na mównicę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja chciałem tutaj coś zdementować, bo usłyszałem, że niektóre kluby były przeciwko hali widowiskowej, sportowej, co jest nieprawdą. Kluby, czy klub Prawa i Sprawiedliwości był przeciwko takiemu rozwiązaniu finansowania tej hali widowiskowo-sportowej, czyli przerzucania barków i ryzyka związanego z działalnością tej hali widowiskowej, hali widowiskowo-sportowej na barki gminy. Jest różnica, kiedy finansowanie jest przez podmiot zewnętrzny, który zna problem, odbierze za to odpowiedzialność, a czymś innym jest branie na tego wszystkiego na odpowiedzialność budżetu. No i teraz mamy tego konsekwencje, że my się będziemy teraz dalej parać tymi problemami, a nie ten podmiot, który mógł się pojawić w mieście przy ewentualnej pomocy miasta. Natomiast tutaj miasto wzięło na siebie 100% odpowiedzialności za cały ten projekt. I proszę nie podpierać się tutaj nieprawdą, tylko powiedzieć tak, jak było. I my nie zmieniliśmy zdania. Uważamy, że błędem jest, że miasto weszło w tego typu inwestycje samo, biorąc w 100% za to odpowiedzialność i brnie dalej, jak widzimy. Oby to nie okazało się kolejnym obiektem typu Stadion Wisły. Dziękuję. Pan radny Stanisław Rachwał, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, no oczywiście sytuacja jest teraz taka, że hala musi powstać. W każdej takiej inwestycji sportowej i nie tylko sportowej wiadomo, że technika idzie do przodu i te 5 lat mogą spowodować, że te obciążenia są inne i urządzenia są inne, więc pod to muszą być obciążenia robione inne. Natomiast państwo mówią, że myśmy byli przeciw, tu kolega grzmi, jakby troszkę dopowiem tylko, że ja też grzmiałem i zawsze grzmiałem, czy przy stadionie tym Reymana, czy przy hali, najpierw jest operator. Operator jest. W momencie, kiedy jest operator, kiedy wchodzi w system przewidywany areny, wtedy się buduje takie przedsięwzięcia. To jest raz. Dwa, państwo mówią o inwestycji. Tu pan mówi o zachodzie, że nie, na zachodzie takie hale czy stadiony są, jest partnerstwo pomiędzy gminą daną, a województwem. Czyli tutaj zrozumiałem, że taka hala, czy taki stadion większy powinien powstać w wyniku tego właśnie partnerstwa, czyli współfinansowania. Już nie powiem, że przez władze centralne, bo one też to powinny robić. Natomiast powinno być finansowane poprzez gminę i poprzez w tym wypadku województwo małopolskie. Tak to jest stosowane przy większych stadionach, z tego co ja pamiętam, na zachodzie i tak nam pokazywano, zresztą halach też. Podsumowująco powiem tylko tyle, że jeżeli jest pod większe obciążenia, ale tutaj powiem to, co kolega Stawowy powiedział, co ja po prostu też uważam, że w momencie, kiedy mówiono o realizacji i budowie tej hali, to podnoszono, że funkcje tej hali to będą tak, sportowe, faktycznie wystawiennicze, na co żeśmy się godzili i po prostu jakieś konferencje, czyli po prostu sympozja. Natomiast teraz, oby się nie stało, że po prostu ta hala będzie miała tylko funkcję bardzo głośnych, ryczących koncertów, szacunkiem do nich. Dziękuję panu radnemu Rachwałowi. Bardzo proszę, pan przewodniczący Pilch. Drugie wystąpienie. Tak jest. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja króciutko tylko wrócę do pana Grzegorza, przypomnieć, że to pierwszy projekt, który w poprzedniej kadencji żeśmy głosowali, Prawo i Sprawiedliwość było przeciw projektowi. Projektowała to firma bodajże grecka czy włoska i ten projekt państwo jako Platforma zagłosowaliście za, po czym pan prezydent wycofał się z tego projektu i powstał drugi projekt. W drugim projekcie wspólnie razem już z Platformą Obywatelską zagłosowaliśmy za projektem budowy hali widowiskowej pod warunkiem, że znajdzie się operator.
i pod tym względem wszyscy zagłosowaliśmy. Więc nieprawdę, kolejny raz pan mówi nieprawdę. Za pierwszym projektem byliśmy przeciw, który upadł i tak. Bo raz, że był brzydki projekt, dwa, że robiony za granicą i kosztował nas to kupę, miało nas to kosztować kupę pieniędzy. A po drugie, rzeczywiście nie mamy tego operatora. Dzisiaj ARM nie jest tą instytucją, która mogłaby zarządzać i nie wyobrażam sobie, że będzie operatorem razem z KBF-em. Myślę, że pomysł tutaj kolegi Wojciecha jest bardzo słuszny. Powstanie nowej spółki miejskiej, która będzie celowej, która będzie zarządzać tą halą i która będzie robić wszystko, aby i dostanie minimalne wynagrodzenia po to, żeby później w ramach organizacji tych imprez mogli korzystać udział w zyskach albo premię za zorganizowane imprezy. I to by było naprawdę najlepszym rozwiązaniem. Natomiast powiem tak, zdajemy sobie sprawę i mówię, panie Grzegorzu, jako magister inżynier, hala mogła, i tu szkoda, że kolega panu nie wytłumaczył, ale myślę, że panu wyrysuje, dlaczego ciężar nie jest tak ważny, bo są normy, które przedstawiane są, że można postawić dach o nośności 10 ton, 15, 20, 25, 30 ton. I to są normy, które wskazują, a więc po to się buduje słupy nośne i to panu wytłumaczy kolega między jednym spotkaniem klubowym, a drugim. Kolega magister inżynier, który również jest wspaniałym inżynierem, bo pracował również ze mną w chemobudowie i wie. Natomiast powiem tak, panie prezydencie, my mamy naprawdę wielki żal, że nie przygotowaliście nas do tego, że kolejne pieniądze trzeba wydać, że kolejny raz robicie, panie prezydencie, to, że stawiacie nas przed faktem dokonanym, że tu za niedługo impreza ma być, a tu trzeba kolejne 43 miliony dać. Zdajemy sobie sprawę, chcemy nowoczesnej hali, domagamy się wręcz nowoczesnej hali, żeby wstydu nie przyniosła Krakowowi, żeby można było organizować wspaniałe imprezy, ale naprawdę proszę nas przygotowywać do takich rzeczy wcześniej, o wiele wcześniej niż za 5-12, kiedy za 9 miesięcy czy za 12 ma być impreza Mistrzostwa Świata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo, drugie wystąpienie, pan radny Pietrus, proszę o dyscyplinę czasową. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja jeszcze zapomniałem powiedzieć w pierwszym wystąpieniu, że w zasadzie ta dyskusja się zakończy dla tego tematu, jeżeli dzisiaj Rada podejmie uchwałę w sprawie WPF-u, bo jeżeli WPF przejdzie w takiej postaci, jak prezydent zaproponował, czyli z autopoprawką, czyli ten druk w zasadzie będzie konsekwentnie musiał być przegłosowany za dwa tygodnie, bo one są spójne, te dwie decyzje. No i trochę się dziwię, że jeden jest głosowany na jednej sesji, a drugi na sesji kolejnej za dwa tygodnie, bo one w zasadzie powinny być spójnie w jednym momencie głosowane, bo dotyczą tego samego tematu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze pan radny Hawranek, tak? Pan radny Sonik się zgłosił pierwszy, przepraszam. Szanowni Państwo, cieszę się, że miałem być ostatni, bo chciałem powiedzieć, powinienem to powiedzieć na samym początku, jest przed dyskusją, żeby nie wracać do historii sprzed 5 lat, bo jak każdy będzie przychodził i opowiadał, że co, jak było, za czym głosował, to przecież my mamy tu rozważać, czy są pieniądze i można je dać, czy nie, a nie o tym, jak historia się toczyła od Mojżesza. I jeszcze chciałem uświadomić niektórym, kto nie, no, najczęściej wszyscy Państwo wiecie o tym, ale jeżeli się robi jakąś inwestycję, nie jest to inwestycja powtarzalna, bo to taka jest, to nie ma szans, żeby prognozy, które się robi, czy kalkulacje po, nie wiem, paru latach zgadzały się co do joty. To jest niemożliwe. Oczywiście przykro jest wydać teraz te pieniądze, ale niestety musimy tylko rozmawiać o tym, żeby to były może ostatnie pieniądze, które trzeba dołożyć. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Jeszcze pan radny Hawranek, drugie wystąpienie. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Może to nie do końca jest moja rola, ale odpowiem panu radnemu w kwestiach WPF-u. Ponieważ zmian w finansowaniu tegorocznym nie ma żadnych i to ani w uchwale dotyczącej poszerzenia finansowania hali, ani w projekcie uchwały i w autopoprawce do WPF-u. W związku z powyższym nie ma zmian w budżecie i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten WPF został uchwalony na dzisiejszej sesji, a uchwała dotycząca finansowania hali na sesji następnej. Oczywiście, jeżeli Rada zmieni, że tak powiem, tą uchwałę dotyczącą finansowania hali, pan prezydent będzie musiał również wystąpić ze zmianą WPF-u, ale dotyczyło to będzie lat następnych, nie roku 2013. I tutaj przeszkód prawnych, żeby to było w ten sposób uchwalane, jak jest, nie ma żadnych. Aczkolwiek zgadzam się merytorycznie z panem radnym, że dobrze by było, żeby że tak powiem, to było przedstawiane Radzie wcześniej, nie w formie autopoprawki do WPF-u, tak żeby Rada mogła się spokojnie z tym zapoznać. I dobrze też by było z praktyki, żeby tego typu dwie uchwały były uchwalane na jednej sesji, aczkolwiek przeciwwskazań prawnych nie ma żadnych. Dziękuję. Dziękuję za to racjonalne wytłumaczenie. Częściowo w ten sposób były odpowiedzi na pytania zadane, ale czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to proszę bardzo projektodawców o ustosunkowanie się do zadanych pytań. Bardzo proszę, pan prezydent Czmiel. A państwa proszę o uwagę. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado. Po pierwsze chciałbym państwu jeszcze raz potwierdzić, zresztą tutaj w wypowiedziach tych, które podejmowały ten temat, jednoznacznie zostało zwrócone uwagę na fakt, że to jest proces, który rozpoczął się przed rokiem 2008. W tym roku jesteśmy, teraz jesteśmy w roku 2013. Upłynęło bardzo wiele czasu, gdzie po prostu zmiany, jakie zaszły na rynku tych hal, że tak powiem, czy organizacji imprez w świecie i w Europie, a przede wszystkim dynamiczny postęp w sektorze informatycznym spowodowały, że te zmiany po prostu są wymuszone. Dlaczego z tym tematem wychodzimy dzisiaj? Dlatego, że mieliśmy zapewnienia w roku ubiegłym, że otrzymamy pieniądze zewnętrzne. Mamy zapewnienia, że otrzymamy te pieniądze, tylko ja, jeżeli mam oddać halę w kwietniu, nie mogę pozostać z deklaracją, bo muszę w najbliższym czasie albo ogłosić przetarg uzupełniający, albo wynegocjować z generalnym wykonawcą niektóre mniejsze zadania, które pozwolą na kontynuację prac. My w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy zatrzymane prace wykończeniowe z uwagi na fakt, że nie mamy położonej do końca nowej instalacji w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie zarządzania, w zakresie bezpieczeństwa PEPOSZ i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę niewiele czasu przed nami. Kolejna sprawa to jest finansowanie hali. Proszę państwa, to jest zaciągany kredyt, stąd taka kwota, do roku i spłacany od roku 2016 chyba do 2027. Do 2027. W związku z tym ta kwota nie obciąża, tak jak już tu ktoś powiedział, w roku 2013. Natomiast jest w ramach limitu środków, które są uchwalone przez państwa w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2053, prawda? I w tym okresie nie zmienia limitu finansowego wydatków majątkowych. I chciałbym prosić, ażeby wziąć po prostu to pod uwagę. Obciążenie średnioroczne dodatkowo to jest około 3 milionów złotych. Sprawa kolejna. Chciałbym powiedzieć, że projektowanie i doprowadzenie do sytuacji jaka jest na dzień dzisiejszy, precyzyjnego określenia nakładów tych robót dodatkowych bądź robót, które unowocześniają tą halę, wymagają pewnego procesu.
procesu analiz, procesu projektowania, procesu uzgadniania, bo to są nowe uzgodnienia, procesu wyceny, procesu negocjacji i to podjęte w roku 2012 trwa do chwili obecnej. Chciałbym zdecydowanie, że tak powiem, odnieść się do porównania stadionu Wisły i hali widowiskowo-sportowej. Nie chcę już wracać do tego tematu, ale Wisłę rozpoczęto przebudowywać w 1999 roku. Nie przez prezydenta miasta Krakowa, nie przez uchwałę Rady Miasta Krakowa. Rozpoczęto na określonych zasadach. Stadion przebudowywany na 20 tysięcy. Przy pełnej aprobacie właściciela sportowej spółki akcyjnej Wisła Kraków w 2004 roku podjęto działania na rzecz komunalizacji tej nieruchomości. I wtedy dopiero miasto weszło w realizację tego projektu. Po drodze zrodził się jeszcze pomysł i propozycja, ażeby Kraków był miastem gospodarzem w ramach Euro 2012. Eksperci UEFA dokonali kolejnych zmian mających na celu dostosowanie tego stadionu do rozgrywania meczy w ramach Mistrzostw Europy, a więc i zwiększenia pojemności tego stadionu. To są naprawdę rzeczy nieporównywalne. Tutaj weszliśmy na pustą, że tak powiem, zieloną ziemię, gdzie po prostu rozpoczęliśmy budowę, tak jak podobnie Stadion Krakowi, i realizujemy od podstaw w okresie na razie 30 miesięcy. Mówimy teraz o 32-33 miesiącach. To jest zupełnie inna sytuacja. I dlatego bardzo proszę, ażeby po prostu w ocenie po prostu do tego się po prostu odnieść. Czy to są koszty ostateczne? Po pierwsze, panie, ktoś tutaj mówił, że stracił zaufanie pan przewodniczący chyba Hawranek. To nie ja składałem te deklaracje wtedy, kiedy pan w momentach, do których pan dzisiaj wraca. Dzisiaj ja składam deklarację, że te 35 milionów 400 plus koszty finansowe pozwalają na wybudowanie hali. Hali, która będzie miała wszystkie funkcje zakładane, a więc hali, która ma certyfikaty na 17 dyscyplin sportowych, funkcje konferencyjne, funkcję wystawową i wszelkiego rodzaju inne funkcje, które potrzebują tej pojemności hali. Chcę powiedzieć, że w tej chwili mamy partnera, kontrahenta, który chce zorganizować konferencję, wyjazdową konferencję światową na 6 tysięcy osób i to jest jedyna hala, którą możemy zaoferować w mieście. Chce zorganizować później bankiet na 5 tysięcy osób na terenie właśnie areny, chce zorganizować widowisko estradowe i tak dalej, i tak dalej. I to są przedsięwzięcia w skali 6 do 8 milionów euro. To jest ta skala, ta hala oferuje tego typu usługi. Sprawa kolejna, sprawa operatora. Proszę państwa, ogłaszaliśmy 3 przetargi. Ale proszę zwrócić uwagę, w jakim okresie ta hala jest realizowana. 2008-2012. 2008 to rozpoczęcie kryzysu światowego. I wtedy żaden inwestor prywatny nie otrzymywał na określonych warunkach przy przejęciu ryzyka przez gminę, bo takie warunki były stawiane przez bank, nie podejmował w związku z tym współpracy. Myśmy w roku 2006-2007 tu na tej sali organizowali konferencję z udziałem wielu inwestorów, instytucji finansowych. Prezentowaliśmy zarówno Centrum Kongresowe, jak i halę widowiskowo-sportową, namawiając do partnerstwa publiczno-prywatnego. Niestety kolejne przetargi nie rozstrzygnęły się pozytywnie. Szukać daleko, o wiele mniejszym nakładzie finansowym parkingi podziemne też nie mają inwestorów. Też nie mają inwestorów prywatnych. W związku z tym chcę uprzejmie przypomnieć Wysokiej Radzie,
że Wysoka Rada, podejmując uchwałę w 2009 roku, zdecydowała i rozstrzygnęła, Agencja Rozwoju Miasta buduje halę i zarządza tą halą. W związku z tym sięgnęliśmy rzeczywiście do współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym i muszę powiedzieć, że bardzo ekspercko podchodzą do działalności na rynku marketingowym. I w zakresie imprez kulturalnych te 40% wykorzystania hali wydaje się być realnym. W tej chwili również ZIS, bo jest powołany taki zespół zadaniowy pod kierownictwem pani prezydent Sroki, z moim udziałem również, który ma działać na rynku marketingowym w celu pozyskiwania partnerów do wykorzystania po prostu tej hali. Jeżeli uzyskamy efekt w postaci jej atrakcyjności, niepowtarzalności w Polsce i najnowocześniejszej hali, to na pewno zainteresowanie jeszcze w oparciu o Kraków będzie znakomite i pozwoli na wykorzystanie tej hali. Chcę również powiedzieć, że pan prezes Rabciak 1 sierpnia powołał własny zespół marketingowy, który ma już pierwsze efekty w zakresie pozyskiwania partnerów dla imprez, które w Krakowie się nigdy nie rozgrywały. Sprawa kolejna, przepraszam, ale finansowanie już powiedziałem. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, według stanowiska tutaj prezesa Agencji Rozwoju Miasta, konsultowałem przed chwilą, mogę oświadczyć, że to są ostatnie koszty, jakie na tej hali będziemy po prostu ponosić. Sprawa ekranu LED i tak dalej. Chcę powiedzieć, że to właśnie zmiana technologii i znacznie szerszy zakres objęcia elewacji hali rozwiązaniami w zakresie elektroniki wizualnej po prostu spowodowały, że te koszty po prostu są nieco wyższe niż te, które planowano w roku 2000, czy szacowano w roku 2008, a później w rozstrzygniętym po prostu przetargu. Sprawa kolejna, zmiana nośności dachu hali wpłynie na konstrukcję, na fundamenty i tak dalej. No tutaj odpowiedział ekspercko pan radny Pilch, przepraszam. Natomiast no, ta hala ma konstrukcję linową. W związku z tym zwiększenie średnicy lin jest przy odpowiednim naprężeniu wystarczające, aby uzyskać ten efekt. Natomiast nie ma zmian konstrukcyjnych w zakresie ścian nośnych, jak i również innych elementów konstrukcyjnych, jak i w zakresie fundamentu. Jakie opóźnienia? Obecnie obowiązujący kontrakt, który jest podpisany, opiewa w harmonogramie czasowym na 27 grudnia tego roku. Niemniej jednak ze względu na te procedury związane z unowocześnieniem tej hali, po prostu spowodują, że najprawdopodobniej możliwość oddania tej hali będzie to zależne również od decyzji Wysokiej Rady, prawda? No, przewidujemy na miesiąc kwiecień, najpóźniej na przełomie kwietnia i maja. Czy wyczerpał pan prezydent? Jeszcze tutaj patrzę. Jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Zresztą tu pan przewodniczący Hawranek już wyjaśniał tą sprawę, dlaczego procedujemy z pewnym przesunięciem BPF i uchwałę nowelizującą uchwałę o powierzeniu Agencji Rozwoju Miasta w 2009 roku. Otóż BPF ma potwierdzić możliwość
wartości finansowe ewentualnie podjętej tej uchwały i w związku z tym no, taka propozycja, jaką przedstawiliśmy Państwu. Natomiast dopiero uchwała dotycząca nowelizacji uchwały o powierzeniu arm budowy tej hali, która w załączniku ma transze roczne ustalone przez Państwa dofinansowania tej hali, które równocześnie są gwarancją bankową, bo bank przyjął tą uchwałę Państwa jako gwarancję udzielonego kredytu. Dopiero ta uchwała, którą będziemy procedować, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, 25 w drugim czytaniu, jest podstawą udzielenia kredytu i realizacji tych zadań, o których mówimy dzisiaj. Jeżeli nie odpowiedziałem na wszystkie, jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Sądzę chyba, Panie Prezydencie, że wyczerpująca odpowiedź, ale zapytam pytających, czy są usatysfakcjonowani, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej kwestii. Proszę bardzo, Pan Radny Stawowy. Drugie wystąpienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, czy mam nadzieję, że to, co mówił Pan Przewodniczący Pilk, że się 20, 30, 40 ton większe wytrzymałości projektuje niż jest zbędne, nie ma miejsca na tej budowie, bo to oznacza większe koszty budowy. Więc mam nadzieję, że to było tylko takie tłumaczenie inżyniera. Ale Panu Radnemu Pilkowi chciałem przypomnieć o poprawkach, które zgłaszał Klub Radnych PiS-u do tego, ażeby finansować inne zadania z pieniędzy na przygotowanie realizacji tej hali. I jak Pan nie pamięta, to proszę sobie sięgnąć do komputera, tam Pan znajdzie takie pliki, bo ja pamiętam takie poprawki, które się zgłaszali. Ale zostawmy to na boku, bo to nie jest najistotniejsze w tej chwili. Czyli ja rozumiem z odpowiedzi Pana Prezydenta, że tak, że mamy opóźnienie o około 10% czasu, no bo z 30 miesięcy do 33, podniesione koszty też około 10%. Nie słyszałem odpowiedzi na temat biznesplanu, jak wygląda w tej chwili biznesplan, żeby on się mógł, czy to się bilansuje, czy zakładamy dopłacanie, jeśli dopłacanie, to jak długi okres i ile, bo nie słyszałem odpowiedzi na temat biznesplanu tego przedsięwzięcia. Natomiast chciałbym dopytać o inną ciekawą rzecz, bo pan stwierdził, że budowa hali dobiegnie końca i najprawdopodobniej nie będzie wymagała dodatkowych środków. Mam pytanie, to jest budowa hali, znaczy w jakim ona stopniu jest zrealizowana? To jest stan deweloperski? Deweloperski z wylewkami, z miejscami do siedzenia, z gotowymi skyboxami, czy tylko z wymurowanymi ścianami działowymi, nieotynkowanymi? Jak to miało na Wiśle, okazuje się, miejsce, gdzie ktoś, kto wykupuje skybox, musiał sobie nawet wylewkę i instalację podciągnąć w tym skyboxie. Pytam dlatego, że te elementy wykończeniowe są potwornie drogie. W związku z tym mam pytanie, co jest przewidziane w zadaniu wybudowanie hali wielofunkcyjnej? Czy tam są miejsca do siedzenia? Czy tam są już kupione krzesła do tych miejsc do siedzenia, które są na poziomie zero, czyli na płycie? Pan prezes mnie nie słucha, pewnie też będę chciał, żeby na to odpowiedział. Czy tam są wyposażone skyboxy, czy to są lampy powieszone, czy są na przykład systemy wyprowadzania w czasie awarii czy pożaru, te systemy podświetlane, wszystkie zainstalowane. Jaki jest stan wykończenia hali wybudowanej? Chyba, że to jest stan stricte deweloperski, a później trzeba zrobić wylewki, instalacje, końcówki instalacji, lampy kupić, krzesła kupić, rzędy zamontować i wszystko inne. Bo to jest spora różnica, bo to jest pewnie parędziesiąt milionów złotych kosztów. No i mam pytanie jeszcze jedno. W wizualizacjach przedstawianych swego czasu była jeszcze hala treningowa. Jaki jest stopień wykończenia tej hali? Czy są bieżnie, czy są tartany, czy są szatnie wyposażone w prysznice, czy trzeba dopiero je wyposażyć i w ostatnim zadaniu sfinansować ich wybudowanie? Był tam jeszcze również obiekt hotelu. Czy ten hotel będzie, bo to miał być jakiś element, który komercyjnie zarabia na funkcjonowanie tej hali? Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu Stawowemu. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby dodatkowe pytania, bo żeby już nie przedłużać, to oddam głos oczywiście projektodawcom. Nie widzę już pytań dodatkowych, czyli rozumiem, że tamta część posłów radnych pytających jest usatysfakcjonowana, natomiast prosiłbym o uzupełnienie jeszcze na te pytania, które sformułował Pan Radny Stawowy.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Otóż mała hala treningowa jest budowana równocześnie w pełnym zakresie projektowym i zostanie oddana do użytku łącznie z halą główną, bo to jest przedmiotem pozwolenia na budowę i w związku z tym również i pozwolenia na użytkowanie. Wyposażenie hali, na które kontrakt przewidywał około 20 milionów złotych, jest realizowany w pełnym zakresie, łącznie z krzesełkami, które już są wybrane i już są produkowane, również i z elementami związanymi z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, z elementami projektowymi, do projekcji różnych elementów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawsze w zakresie na przykład skyboxów wyposażenie wewnętrzne może być albo realizowane na zamówienie zamawiającego, albo poprzez własne wyposażenie i tak się robi po prostu wszędzie. To samo, jeżeli będą pomieszczenia gastronomiczne, to również ten wynajmujący w dużym zakresie po prostu uzupełnia to wyposażenie. I jeszcze jedna uwaga, nie przewidujemy kupowania bieżni, nie przewidujemy kupowania innych elementów z uwagi na fakt, że są do tego specjalistyczne agencje, które organizując imprezę zabezpieczają we własnym zakresie te urządzenia. Jak na przykład rozgrywane Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej. Pytaliśmy, czy w jakimkolwiek zakresie administrator czy zarządca hali ma przygotować tą halę w zakresie sprzętu sportowego. Podpowiedziano nam zdecydowanie nie. Polska Federacja Piłki Siatkowej zleca odpowiedniej agencji organizację Mistrzostw Świata i oni od początku do końca zabezpieczają te elementy związane z rozgrywaniem tych imprez. W związku z tym w takim zakresie będzie to po prostu realizowane. Dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że tym razem jeszcze pan radny Hawranek. Bardzo proszę. Trzecie wystąpienie, to bardzo bym prosił jednak, żeby to było ad vocem, krótko i zwięźle. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, dziękując za wyjaśnienia panu prezydentowi i rozwianie moich wątpliwości, ja zrozumiałem jedno, te 30 milionów plus koszty finansowe to są ostatnimi pieniędzmi, jakie wkładamy dodatkowo w halę. Ale że tak powiem wypowiedzi pana prezydenta nasunęło mi się jedno pytanie dotyczące skyboxu, jak już pan prezydent rozpoczął ten temat. Czy są już jakieś skyboxy sprzedane? Czy dopiero zaczynamy sprzedawać, czy rozmowy się dopiero zaczynają, czy zaczną się dopiero wtedy, jak halę oddamy pod klucz, jak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy? Dziękuję. Bardzo proszę, panie prezydencie, albo o krótką odpowiedź. Chcę sprostować, koszt jest 35 400, natomiast 45 milionów to jest różnica pomiędzy 35 400 a 45, tak, to będzie zaprotokołowane. Finansowe i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o skyboxy, jak i inne powierzchnie komercyjne, to jest 5300 metrów kwadratowych, jest przedmiotem w tej chwili negocjacji z zainteresowanymi. Czyli rozumiem, że jest w toku, będzie jeszcze przed ukończeniem hali, miejmy nadzieję, to zagospodarowywane. Proszę państwa, czy jeszcze ktoś z państwa? Jeżeli nie, to w takim razie stwierdzam i zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam i tutaj wychodzę naprzeciw oczekiwaniom, podaję ten termin koncyliacyjny. 23 termin autopoprawek, 9.2013, godzina 15 i ostateczny termin poprawek, 24, czyli tak jak sobie życzył pan wnioskodawca, czyli wtorek, 24, 9 godzina.